Kilka dni temu nieznani sprawcy zniszczyli samochód pielęgniarki pracującej w gliwickim szpitalu numer 4. Kiedy pani Bogusia wyszła rano do pracy, zastała swoje auto oblane farbą i z przebitymi oponami. Niezrozumiały akt wandalizmu względem pracowniczki służby zdrowia, która codziennie naraża się wykonując swoją pracę w dobie pandemii COVID-19, został opisany przez jej córkę na Facebooku. Auto pielęgniarki z Gliwic zniszczone. Sprawcy oblali je farbą i przebili opony. Dziś moja mama, pielęgniarka gliwickiego szpitala, została ofiarą wandalizmu. A może i też nudy sąsiadów, po 1,5 miesiącu przymusowego siedzenia w domu. Wychodząc jak co dzień o 6 rano do pracy, znalazła swój samochód z przebitymi oponami. Cały obsmarowany farbą ze sprayu. Akty agresji i piętnowania wobec lekarzy i pielęgniarek, którzy tak, mają największe ryzyko zakażenia się COVID-19, bo walczą na pierwszej linii frontu, wydają się rosnąć w siłę w całej Polsce. Nie pozwólmy, by ci, którzy robią teraz najwięcej, abyśmy mogli powrócić do normalności, zamiast wdzięczności, czuli się piętnowani, czytamy w poście. Bracia Collins podejmą się odnowy auta pielęgniarki z Gliwic. Na sytuację postanowili zareagować Grzegorz i Rafał Collins, którzy zdobyli sympatię widzów dzięki udziałowi w America Express. Bracia na co dzień zajmują się renowacją aut, a z ich usług korzysta Inaczej. Cristiano Ronaldo. Pomoc pani Bogusi zaoferowali na swoim Instagramie. Zapraszamy panią do nas na konkretną renowację powłoki lakieru, do tego dorzucamy powłokę ceramiczną, zestaw nowych opon i kilka innych super ulepszeń. Życzę osobie, która przebiła pielęgniarce opony, do tego obsmarowała auto farbą, aby musiała skorzystać z usług tej pani, być może wtedy ją doceni. Całość usługi włącznie z odbiorem auta oczywiście na firmę. Zobacz też, Grzegorz I, Rafał Collins, kim są bracia, którzy zajmują się autami największych światowych gwiazd?